Teraz, no jak czytamy w tych wykładach, prawda, jak to jest z tym światem przyrody, prawda? Niektórzy uważają, że Hegel ma jakiś wielki problem, prawda, z tym, co zrobić z przyrodą. No nie ma żadnego problemu. Nie ma żadnego problemu, no bo to jest, prawda, coś, co dzięki czemu duch jest żywy. On nie może zostać zamknięty w czystej podmiotowości, bo wtedy jest w zasadzie statyką. Musi rzucić się na łeb, na szyję, prawda, w ten element innobytu, który jest jakimś pozorem i ulegającym zniesieniu, ale w tej takiej równowadze nietrwałej, że co powstaje, jest znoszone, prawda, duch utrzymuje się w istnieniu jako żywy duch. I teraz jest kolejna sprawa trudna u Hegla, ważna dla zrozumienia Hegla, bo jeżeli się tego nie zrozumie, to można mieć problem ze zrozumieniem pewnych przejść, pewnej logiki. No mamy to wyobrażenie Trójcy Świętej, prawda? Mamy trójdzielny system Hegla, nauka logiki, filozofia przyrody i filozofia ducha. Co jest pierwsze, co jest drugie, co jest trzecie. No więc wydaje się, że Hegel tak to ujął, więc najpierw zaczynamy od idei przed stworzeniem świata. Jakby potem ona przechodzi w przyrodę, powstaje świat, potem z tego świata wyłania się duch i duch jest tym, co trzecie. No nieprawda. Jeżeli się przyjrzeć, co faktycznie Hegel mówi i co Hegel mówi wtedy, kiedy zastanawia się nad różnicą między filozoficznym ujęciem Trójcy a wyobrażeniem religijnym, no to mówi, no tak, no pojawia się tu w chrześcijaństwie wyobrażenie ducha jako jedności tego boskiego obiektu, prawda? No ale on jest liczony jako trzeci, jako coś, co pochodzi od Ojca i od Syna, no lub w prawosławiu może trochę inaczej, ale generalnie jako coś trzeciego. Hegel mówi, no nieprawda, duch, to co niby trzecie, jest tym, co pierwsze. On jako coś rzeczywistego dopiero daje jakieś realne istnienie temu, co niby pierwsze i temu, co drugie. No, jest typowy zarzut stawiany Hegelowi. No jak to jest z tą myślą samomyślącą się, bez żadnego podmiotu, z tą myślą, której rozwój opisuje logika? Również Schelling pyta, prawda, że to coś jest głupiego u Hegla, niewyjaśnionego. No ale przecież Hegel wyjaśnia, że przesłanką nauki logiki jest już istniejący duch. Tutaj, kiedy omawia to samo jako Królestwo Ojca, Królestwo Syna, Królestwo Ducha Świętego, no to ujmuje sprawę, jak to się przedstawia z punktu widzenia skończonej świadomości. Otóż ta skończona świadomość jest w szczególności świadomością myślącą. I jako myśląca ujmuje sobie tego Boga jako byt czystomyślowy. No, zgodnie z jego naturą, czy zgodnie z tym, jak może to wyglądało w judaizmie, gdzie to jest takie coś zupełnie jakby czystego, oddzielonego od tego świata, ten Bóg żadnego syna nie ma, on się tą materią raczej brzydzi i tak dalej. No, wprawdzie u Hegla już w tym Królestwie Ojca pojawia się Trójca, no, dlatego że to jest Hegel. Taka sobie tam Trójca, no może te trzy momenty. Pojęcia. Na czym polega ta heglowska logika? No to jest idea, którą wziął najbardziej z Bemego.
że prawda to jest takie koło, nie ma niczego, co pierwsze, co drugie, co trzecie, wszystko jedno na drugim jest oparte i nawzajem, i tak samo z trzecim, i w tym w ujęciu Trójcy, jakie daje Beme, wszystkie te aspekty nawzajem są dla siebie podstawą, nie ma żadnej jednej trwałej podstawy, bo w ogóle wszystko gdzieś unosi się w jakimś niebycie, jest tylko zawirowaniem tegoż niebytu. I tak dokładnie jest u Hegla, który jak kończy, powiedzmy, encyklopedię i porządkuje cały ten system w formie sylogizmu, no tam od razu jest cała kombinatoryka. Jest i taki sylogizm, i taki, to znaczy można zaczynać od nauki logiki, czyli od idei, można zaczynać od każdego innego elementu i wszystko to ma sens, a w zasadzie nawet ważne jest przede wszystkim to, co jest terminem średnim. To na co się tam rozszczepia, prawda? No i teraz tak. Jak tu zaczęliśmy już mówić o Trójcy, no to niewątpliwie tym, co Hegel bierze z teologii chrześcijańskiej, jest idea Trójcy. Jest idea Trójcy i teraz jakby Hegel mówi jasno, że te dogmaty znane z kredo katolickiego, prawda? To są jakieś zagadki, tajemnice, misteria tylko dla rozsądku. Normalnie dla religii one są tajemnicami wiary, one wykraczają poza możliwość zrozumienia ludzkim rozumem. No ale chodzi o to, czy przez ten ludzki rozum rozumiemy zwykły rozum, czy też rozum heglowski spekulatywny, czy też rozsądek, Verstand czy Vernunft, to heglowskie. Ta heglowska władza, prawda, odpowiadająca nie wyobrażeniom, nie stosunkom skończonym, tylko pojęciu i jego nieskończoności. Więc oczywiście ta triada, sylogizm, wszystkie te trójdzielne struktury, które u Hegla są, prawda, są z teologii wzięte. I on sam widzi sprawę tak, że jak, prawda, taki zwykły oświeceniowy rozsądek zaczął się dobierać do prawd wiary, to tam w ogóle ta trójjedyność znikła, bo raczej rozsądek bardziej lubi abstrakcję jakiejś najwyższej istoty gdzieś tam poza światem się unoszącej, tak jak to było w deizmie oświeceniowym, natomiast tej Trójcy nie pojmuje. I rzeczywiście, jak tak przepatrzymy z lotu ptaka, co o Bogu mówili filozofowie nowożytni, Kartezjusz na przykład, no mówił o Bogu, ale gdzie tam Trójca jest? No gdzie? Jest Bóg, który daje światu wstrzyczka, jest Bóg, który no, podobno nie jest kłamcą i dzięki temu możemy mieć zaufanie, że ten świat istnieje realnie, bo mamy takie naturalne przeświadczenie i tak dalej. I jest Bóg, który jest przyczyną mojego istnienia, bo ja prawie wiem, że istnieje, ale nie wiem, jak ja to robię, więc sam, gdybym ja sam to robił, to bym wiedział, a że nie wiem, to musi istnieć jakaś inna przyczyna i tu już pojawia się, prawda, Bóg, no, czyli no, tak bardzo abstrakcyjnie biorąc, oczywiście to jest ta sama konstrukcja, co jednostkowa świadomość i jakiś absolut. Jedno w drugim jest zakorzenione, no ale nie w taki sposób, że to jest w dwie strony. Bo co jest charakterystyczne dla Hegla w jego pojmowaniu tego, czym jest religia? No, religia to jest wznoszenie się ducha ponad sferę skończoności, ponad świat przyrody. Ale samo wznoszenie się jest bezskuteczne, o ile nie towarzyszy temu drugi moment. Samą tę próbę wzniesienia się gdzieś tam widzieliśmy, gdzie no, w opisie świadomości nieszczęśliwej, która ma w sobie dwa momenty. Jeden jakby taki związany z czystą myślą, prawda?
czyli odpowiada w tym sensie Bogu Ojcu, a ten drugi odpowiada czemu? No świadomości zmysłowej, która jest uwikłana w zmienność, w to co inne, gdyby szukać tu bezpośrednich odniesień do tego, co było wcześniej. No to z jednej strony jest to ta świadomość stoicka, która wycofuje się ze świata i obstaje przy abstrakcji swojego bytu czystomyślowego i do całej reszty odnosi się obojętnie. Na tym polega ta mądrość stoicka, żeby być wolnym tylko wewnętrznie. No a z drugiej strony mamy tę świadomość sceptyczną, która jest w dwóch światach naraz, prawda? To, co jej mówi świadomość zmysłowa, neguje za pośrednictwem samej siebie jako myślącej i na odwrót. I przerzuca się od jednego w drugie, prawda? No a i dzięki temu czuje się uwolniona od prawdy, a w związku z tym wolna, wyzwolona i tak dalej. No a tu mamy inną strukturę świadomości nieszczęśliwej, po prostu wielkie nieszczęście z tego rozdwojenia, bo teraz nagle te dwa aspekty znalazły się w jednej i teraz sama świadomość odnosi się do siebie w ten sposób, no, że niby sama ma ten drugi moment w sobie, ale utożsamia się z tą marną, zmienną, grzeszną i tak dalej i próbuje bezskutecznie się wznieść, ale nie jest w stanie tego zrobić, a im bardziej próbuje, tym bardziej jest nieszczęśliwa, im bardziej usiłuje jakby stłumić swoją zmysłowość, tym ta zmysłowość bardziej się potęguje. No wiadomo, że tak to się dzieje. Jakie jest heglowskie rozwiązanie? Heglowskie rozwiązanie jest takie, że to musi być w obie strony, że prawdziwe pojednanie wynika z uświadomienia sobie, że nie tylko prawda, to, co tutaj w skończoność popadło, chce się wznieść w górę, ale że to, co jest tam w górze, samo zstępuje w skończoność, wcale nie dlatego, żeby mi podać pomocną dłoń, tylko dlatego, że samo tego potrzebuje, bo bez tego jest niepełne. W związku z tym wszystko to, co we mnie jest martwe, jest usprawiedliwione w absolucie, bo on dzięki temu realizuje się i jest w ogóle żywy i istnieje, prawda? No i na tym, prawda, opiera się cała interpretacja Jezusa jako Syna Bożego, który wziął na siebie tę całą ludzką naturę, prawda? Nie jako coś, co mu się w sposób zewnętrzny przytrafiło i przed czym zupełnie się jego prawdziwa natura Boga wzbrania, tylko jako istotny element tego Boga żywego. No więc nawet twierdzi Hegel dalej, że to musiało zostać doprowadzone do końca, łącznie z taką śmiercią i to śmiercią no, najbardziej haniebną, żeby nic w ten sposób nie zostało jakby wyłączone z Boga. No w pewnym sensie Bóg to jest jakby tylko ta sfera duchowa, a poziom materialny jest niby nieduchowy, ale de facto to jest tylko pozór wytwarzany przez samego ducha. Więc tak to by było. Dobrze. Co jeszcze jest takim wyraźnym tropem, który od tekstów chrześcijańskich, od religii chrześcijańskiej prowadzi do filozofii Hegla? No, prolog Ewangelii Jana, gdzie zaczynamy od tego. Na początku było słowo. I dla Hegla słowo to słowo, word mówi. Dlaczego? Dlatego, że to słowo jako mówione ma mniej w sobie zewnętrzności niż coś, co byłoby obrazowe. Bo coś, co jest wypowiadane, wybrzmiewa, przestaje istnieć, prawda? Jest chwilowe, krótkotrwałe. I teraz Hegel
w swojej logice takie odniesienie wprowadza, czyli takie nawiązanie do języka religijnego. Pisze tak. Idea logiczna to idea sama w swojej czystej istocie. Idea jako taka, która w swojej prostej tożsamości zamknięta jest w swoim pojęciu i nie zaczęła jeszcze przeświecać w jakiejś określoności formy. Logika przedstawia przeto ruch własnej idei absolutnej tylko jako pierwotne słowo, które jest uzewnętrznianiem się, ale takim, które jako coś zewnętrznego, skoro jest bezpośrednio, znowu zanika. Pierwotne słowo ursprüngliche, das ursprüngliche Wort, tak. No skądinąd też tam się mówi, że to jest opis jakby wiecznej idei przed stworzeniem świata, czyli też nawiązuje się tu do chrześcijańskiego czy judeo-chrześcijańskiego wyobrażenia, które oczywiście dla Hegla jest jak najbardziej wyobrażeniem, to znaczy filozoficznie nie należy brać tego poważnie, że tu jakieś stworzenie ma miejsce. U Hegla żadnego stworzenia de facto nie ma. Jest przechodzenie idei w przyrodę, która przy założeniu, że obok idei istnieje ten podmiotowy duch, w którego, prawda, głowie to się wszystko rozgrywa, można traktować tylko i wyłącznie jako przejście od jednego działu do drugiego. No tak, skoro doszliśmy już tutaj, rozwijając samą myśl do pewnego rezultatu, prawda, no to zobaczmy, czy odnajdziemy to w tym świecie zewnętrzny, prawda? Którego możemy doświadczyć zmysłowo. No, wydaje się to przedsięwzięciem trudnym, bo tutaj wszystko, ta idea się gubi. Ale skądinąd ta idea jest całkowicie pewna tego, że tam się odnajdzie, że się rozpozna. No i to się odbywa tak, że tam z niej się wyłania duch, no, zgodnie z charakterem tych określeń logicznych, co jest prawdziwe, no bo oczywiście jak rozpatrujemy ten zewnętrzny świat, no to obiekt mechaniczny nie ma w sobie żadnej prawdy, no bo co to jest za obiekt, który wystarczy rozłupać na kawałki i każdy w sensie pojęciowym będzie tym samym, co całość, prawda? Też jakimś obiektem różniącym się co najwyżej ilościowo. Tak naprawdę idea dopiero się realizuje, ta heglowska idea, na najniższym poziomie w czymś, co jest życiem. Czyli nawet nie celowość jako celowość zewnętrzna, tylko celowość wewnętrzna. Coś, co ma faktyczną stronę wewnętrzną, prawda? No bo zawsze jest ten problem, że mamy przedmiot i jakieś tam określanie go z zewnątrz, na przykład definiowanie, odróżnianie jednego od drugiego, prawda? I tutaj jakby tę logikę Hegla również Marx podejmuje, prawda? Nieważne, jak będziemy wyróżniać człowieka, czy na podstawie takiej, czy innej cechy. Ważne jest, jak on sam siebie odróżnia, prawda? I tu się odwołuje do praktyki. No więc dopiero życie ma ten punkt widzenia, że ono samo dla siebie czymś jest, a wszelkie inne obiekty, czy ja nie za długo gadam? Nie. Aha, więc jesteśmy przy prologu. Jesteśmy przy prologu. Na początku było słowo, prawda? No i teraz ktoś prostodusznie nastawiony od razu dostaje w łeb. A słowo było u Boga. No więc jakby na początku było słowo, a Bóg był przed słowem. No więc co było na początku? A Bogiem było słowo i tak dalej. Mamy taką strukturę, że poruszamy się znowu w obrębie koła, o którym mówi Beme, i dla spekulatywnego myślenia nie ma w tym żadnej większej zagadki. Tak, na początku była idea, no ale
przedtem jest jeszcze ten duch, w którego głowie ta idea jest myślana. Tak można powiedzieć. No, mniejsza z tym. No, w każdym razie od tej strony można powiedzieć, że istotnie porządek systemu Hegla jest taki, że na początku jest logika, czyli jakby ten logos. No, lub to słowo, zgodnie z tym, co z logiki właśnie przeczytałem, że ona tak wybrzmiewa. No i tutaj znowu Hegel nie jest zgodny z ortodoksją, bo jak wiadomo, logos to jest syn. Na początku jest syn? Jakoś to brzmi głupio. No. Można rozmaicie zaczynać, ale no wtedy już powinniśmy zrezygnować z określenia syna, no bo syn ma ojca, który jest przed nim. Więc na początku było słowo, no Hegel najwyraźniej utożsamia ojca z logosem, a nie syna. Zresztą to widać również w tym tekście, jak pisze na temat Trójcy, jak to, prawda, ta idea fermentowała, ile koncepcji się pojawiało u gnostyków, u innych, prawda, w szczególności była też taka koncepcja, że na początku była jakaś otchłań, jakiś chaos, dopiero z tego się wyłonił logos albo Sofia, a on o tym wspomina, ale to nie jest jego punkt widzenia. Żadna otchłań, niczego takiego nie ma, jest tylko idea, przyroda, duch i w konkretnej interpretacji heglowskiej wszystko to jest absolutna immanencja, a transcendencja jest tylko religijnym pozorem. No i gdyby jechać wedle klucza heglowskiego dalej po tym prologu, no to dalej. A słowo było ubogie, uboga, a Bogiem było słowo, wszystko przez ten logos się stało i nic z tego, co się stało, bez niego się nie stało i tak dalej. No czyli jakby to słowo przeszło w przyrodę, i dalej, i było w nim życie, w tym logosie. Tak? I teraz gramatyka dopuszcza całkiem inne tłumaczenie tego, co następuje dalej. A tym życiem była światłość ludzi. To znaczy, słowo jest ożywione dzięki życiu, które jest w człowieku, a dokładnie biorąc dzięki temu, co na bazie tego życia powstaje, to znaczy te wyższe procesy myślowe, które kierują się ku treści absolutnej, są życiem i samowiedzą Boga. No co tam dalej? Był w świecie. No. Tłumaczy się, był na świecie, no, wyraźnie naciągając do tego, żeby chodziło o Jezusa z Nazaretu. Przyjmek N w pierwszym znaczeniu, znaczy był w świecie. Znaczy ten rozum, idea i tak dalej, prawda, była w świecie. No ale świat go nie poznał, no bo świat jest ciemny, no trudno rozpoznać tak od razu ideę w przyrodzie. Nawet potem przyszedł na swoje, to gdzie na swoje przyszedł? No, na swoje do ducha przyszedł, ale też go ci swoi nie poznali. No ale niektórzy tak, uwierzyli, prawda? I otrzymali możliwość stania się dziećmi bożymi. I tam, prawda, występuje wiara jako pierwszy krok do czegoś. Pierwszy krok do czegoś. I tam dalej jest opisana cała hierarchia. Można się narodzić z krwi, czyli w sposób no, czysto biologiczny. Można się narodzić z pożądania, to znaczy wtedy no, to już jest no, nie sama biologia, ale jakaś podmiotowość na poziomie elementarnym, prymitywnym, mająca pewne potrzeby, namiętności, emocje i tak dalej. I nie z woli męża, czyli coś, co już wiąże się z kontrolowaniem za pomocą rozumu naszej sfery popędowej, tylko
z ducha, otrzymali możliwość stania się dziećmi Bożymi, no, czyli jak, prawda, zaczną od wiary, a potem dojdą w końcu do gnozy, no to staną się synami Bożymi i tak dalej. Więc również przy takiej interpretacji cały ten prolog zgadza się z tym ujęciem absolutu przez Hegla. No dobrze, to mam tu jeszcze trochę ciekawych cytatów, ale może już skończę i tylko jeszcze się tak trochę złośliwie odniosę do Heideggera. Mówiliśmy dużo o tym, co to jest myślenie, prawda? No Hegel tak jakby wie, co to jest myślenie, bardzo dużo ma na ten temat do powiedzenia, a tu Martin Heidegger napisał: co zwie się myśleniem? No i otwieramy książkę, mając nadzieję, że nam to Heidegger wyjaśni. I teraz pisze Heidegger tak. Najbardziej poważne w naszym niepewnym czasie jest to, że jeszcze nie myślimy. Pytanie, my to znaczy kto? Czy Heidegger mówi o reszcie ludzkości w odróżnieniu od niego, który wie, co to jest myślenie i zaraz ich nauczy myślenia? Następuje tam trochę kolejnych gorszących stwierdzeń. Nauka nie myśli. No to Hegel by się z tym zgodził. Nauka myśli tylko w kategoriach rozsądkowych. Powiedzieliśmy, człowiek jeszcze nie myśli, mianowicie dlatego, że to do myślenia odwraca się od niego. Nie zaś dlatego, że człowiek nie zwraca się wystarczająco ku temu do myślenia. To do myślenia odwraca się od człowieka, wymyka mu się. Jakże jednak o tym, co stale się wymyka, możemy w ogóle cokolwiek wiedzieć, choćby tylko to nazwać? Tym, co się wymyka, odmawia nadejścia. To, co się wymyka, odmawia nadejścia. A toli to, co się wymyka, nie jest niczym. Jeżeli popatrzymy na to, co pisze Heidegger na ten temat, to od razu nam się to skojarzy z opisem świadomości nieszczęśliwej, gdzie pojawia się określenie Andacht, które Hegel rozumie jako coś, co usiłuje jakby dotrzeć do myślenia, ale nie dosięga tego myślenia. I czym jest? No jakimś tylko skupieniem bezmyślnym, jakimś stanem emocjonalnym, jakąś namiastką religijnej ekstazy, jakimś dźwiękiem dzwonów, czym tam jeszcze, no takie różne określenia tam następują, ale w każdym razie to nie jest nic pojęciowego. To jest coś prostego, jednego, jakieś skupienie myśli, które chce coś osiągnąć. No wiadomo co, Boga chce osiągnąć, ale nie osiąga go ostatecznie, tylko do tego dąży, ponieważ taka jest natura jakby tego przedrostka czy przyimka an, że oznacza jakby taki ruch, który do czegoś zmierza, ale do tego nie dochodzi. I co tu jeszcze mamy u Heideggera w tym przypadku? No tak jakby potrzebę transcendencji, która u Hegla wyparowała. Jest coś, co chciałby, co niby nie jest niczym, do czego chciałby osiągnąć, a tamto się odwraca, nie chce się udostępnić, prawda? Coś takiego. No, skądinąd ta logika, że to tamto samo powinno jakby zstąpić zgodnie również z postulatem Heideggera, tylko niestety tak nie jest, no to jest również myśl Hegla, prawda? No i teraz, żeby postawić kropkę nad D, no tak fenomenologicznie biorąc, wynika z tego, że Heidegger stoi na stanowisku świadomości nieszczęśliwej, rozdwojonej, niedochodzącej do rozumu, a zaraz potem zaczyna się dział rozumu. I to już wkracza Hegel. Piętro wyżej. Hegel wie, co znaczy myśleć. Hegel jakby nie ekscytuje się, nie egzaltuje pozorem transcendencji, ale to jest niewątpliwe, że tego, czego u Hegla brakuje wielu czytelnikom, to jest to, że tam tej transcendencji nie ma.
Bo transcendencja dla Hegla jest sprzecznością logiczną, jest bzdurą, jest zawracaniem głowy, mówi się o czymś się nie da nic powiedzieć z definicji, prawda? No to jest jego klasyczna krytyka heglowskiej rzeczy samej w sobie, że po prostu nic o niej nie ma do powiedzenia, w związku z tym należy sobie tym głowy nie zawracać. No dobrze, no to mam nadzieję, że będziemy kontynuować problem, bo ja powiedziałem, że Hegel wszystko, co chciał napisać, napisał i że jest to całkowicie jasne i na każde pytanie można odpowiedzieć. Tak, można na każde pytanie odpowiedzieć, chyba że ktoś nie chce. Chyba że ktoś nie chce, a jest wiele osób, które nie chcą tego robić. Dlaczego? No bo Hegel napisał przy założeniu, że, no, że jest to ciekawa postać, to można się z tym zapoznać, ale co to za zabawa? No, lepiej jest na przykład powiedzieć, że no, tam jest pełno otwartych problemów, tam nie wiadomo, tu Hegel się z tym zmagał, tego nie domyślał, tu można zrobić zarzut, trzeba by go zapytać, a jak się proponuje, no to ja odpowiem, nie, lepiej nie. Albo też, prawda, z całym szacunkiem dla Hegla, jak jeden z profesorów filozofii, jako osoba publiczna znana doskonale, powiedział, no, że Hegel w ogóle dużo w życiu na bałaganiu, popsuł mu całą zabawę, no bo to jest taki wielki mistrz, co ja mały tutaj mogę jeszcze po nim zrobić, to ja będę udawał, że go w ogóle nie ma, prawda? Bo inaczej bym po prostu zmarnował sobie życie. Nie mógłbym pisać swoich książek, a ja muszę je pisać, prawda? Muszę je pisać, choćby nikt ich nie chciał czytać, a na Hegla się obrażam, odstawiam go na bok, no, ale prawda? Z tego, co pan mówi, to wynika, że w ogóle uprawianie filozofii nie ma sensu, cała dalsza filozofia powinna być wyłącznie egzegezą Hegla. Nie. Gdzie powiedzieć? Ja powiedziałem, że to tak jeden z panów profesorów. Natomiast powiedział pan, że u Hegla jest system, na zasadzie dziś pytanie, dziś odpowiedź. Nie, ja powiedziałem, że na odpowiedzi są. Nie. Są odpowiedzi na pytanie, co Hegel chciał powiedzieć. A, w tym sensie. I te odpowiedzi Hegla stoją i tak wyżej od całego tego zamętu, który jest po Heglu. Ale to nie oznacza, że nie można jeszcze czegoś dalej z Heglem zrobić albo jakoś poza Hegla wyjść. Oczywiście, no co, no, nasi polscy filozofowie narodowi, Trentowski, Cieszkowski i tak dalej, co mieli za złe Heglowi? No że ten Bóg jakoś wyparował, taki prawdziwy, solidny Bóg, prawda? Oni będą, korzystając z tego oręża w filozofii niemieckiej, tego Boga restytuować i to w dodatku jeszcze katolickiego, a nie żadnego takiego... Słowianie wyparowali poza tym Bogiem i to był problem. A, Słowianie. To, ja tutaj pewien bardzo ważny wątek pominąłem, to znaczy wątek Bemego. No to jest wystarczająco znany już w tej chwili, żeby trzeba było o tym przypominać. Otóż Beme, mimo że to jest przecież takie zaplecze filozofii niemieckiej, tej takiej poważnej, jako filozofus teutonicus czy teozofus teutonicus, prawda, który na wejściu tam stoi razem z Baconem, prawda, i czeka, jak pojęcie filozoficzne dojrzeje i zrobi się takim ja, które jest my, prawda, żeby następnie wchłonąć tę treść, która również u Bemego występuje jako rozszerzenie tego pierwotnego chrześcijańskiego objawienia. Ale kim był Beme? Czechem, Słowianinem, prawda? Sama nazwa wskazuje, więc po prostu jest nasz i go nie oddamy. No to dziękuję.